Zrodził się nowy pomysł na dystrybucję węgla. Teraz tym zadaniem mają zajmować się samorządy. Mogą to zrobić z wykorzystaniem własnej spółki komunalnej lub nawiązując współpracę z lokalnym składem. Sprowadzony węgiel jest już przesortowany, więc głównym zadaniem władz lokalnych ma być logistyka. Jak to ma wyglądać? W taki sposób, że spółki Skarbu Państwa przekażą samorządowi gotowy węgiel przesortowany, w taki sposób, aby mogły te samorządy w danym miejscu, w danej gminie po prostu użyczyć swojego placu i tam ten węgiel zostanie rozdysponowany i sprzedawany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez podmiot wskazany przez jednostkę samorządu terytorialnego. To, co nas interesuje, to oczywiście cena. Węgiel w PGE jest po 2100 zł netto plus VAT. Łącznie daje to kwotę około 2600 zł za tonę. Doliczyć należy jeszcze koszt transportu. W Otwocku, gdzie już można kupić opał cena za węgiel orzech wynosi 2900 zł brutto, a za ekogroszek 2950 zł. Jest to znacznie więcej niż w sklepie PGG, ale mniej niż w sklepach i składach prywatnych. Rząd już zapowiada nową ustawę. W nowej ustawie chcemy stworzyć mechanizmy e, e, zachęt finansowych do tego, aby samorządy mogły z tego skorzystać, żeby nie miały żadnych wątpliwości, że mogą to robić i że mogły to w łatwiejszy sposób organizować. Jednocześnie za to, żeby nie musiały ponosić kosztów, chcielibyśmy faktycznie, żeby ten poziom e, ceny węgla za tonę wynosił mniej więcej około 2000 dla klienta końcowego, nieco około 2000 zł, może więcej. Jeśli wierzyć zapowiedziom, będą kolejne dopłaty. Otrzymają je samorządy w takiej wysokości, aby finalnie cena węgla była w okolicach 2000 zł. Jeśli rozwiązanie zostanie wprowadzone, to lokalne władze będą musiały zająć się dystrybucją węgla. Będą pod presją swoich mieszkańców. Nie stanie się to jednak szybko. Ewentualna ustawa musi przejść przez Sejm i Senat, a to potrwa co najmniej kilka tygodni. Na koniec pewne spostrzeżenie. Spółka PGG zakończyła współpracę z autoryzowanymi składami, pozbawiając ich polskiego węgla. Teraz również handel importowanym opałem przestanie być opłacalny. Branża węgla zostanie już w całości przejęta przez państwo. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.